Dzień dobry. Dzisiaj gościem Stacji 7 w studiu w Krakowie jest biskup Robert Chrząszcz, biskup nominat diecezji krakowskiej, który jutro przyjmie święcenia biskupie właśnie w sanktuarium Jana Pawła II. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam serdecznie. W jakich okolicznościach ksiądz biskup dowiedział się o tym, można powiedzieć, pomyśle papieża Franciszka, że ksiądz biskup wróci do Krakowa z Brazylii i zostanie tutaj biskupem? No W okolicznościach pracy takiej duszpasterskiej to naprawdę to był taki dzień, w którym akurat miałem spotkanie przez Zoom z zarządu decyzji tam w Rio. Miałem taką, mam też taką, miałem taką funkcję wikariusza biskupiego, odpowiedzialnego za taką część decyzji przed, przed kardynałem, więc w jakiś sposób było to spotkanie. Była przerwa, i, i otrzymałem telefon, który. No całkowicie mnie sparaliżował w pierwszym momencie, i, i był wielką, wielką niespodzianką i takim wielkim zaskoczeniem dla mnie. I co ksiądz wtedy czuł, kiedy już te emocje opadły, na przykład po paru dniach? No, jakoś tak. Pierwsze to jest, jest ta informacja, która jest no. Y, która, y, Wskazuje, no zaprasza, znaczy zaprasza, jest to propozycja takiej całkowitej zmiany, to znaczy zmiana, no jest to kontynuacja powołania i wiadomo, służba Kościołowi. Ale, ale no jest to zmiana radykalna dla mnie była i też w jakiś sposób całkowicie poza moimi planami, jakimiś oczekiwaniami. To tak ciekawe, bo to tak było w okolicach 20 października, jeszcze w mojej parafii, byłem tak bardzo zaangażowany, bo Właściwie finalizowaliśmy, kończyliśmy mm, budowanie, tworzenie takiego ołtarza Miłosierdzia Bożego w mojej parafii. Właśnie, bo to było w perspektywie e, dnia 22 października, dzień świętego Jana Pawła II, gdzie właśnie był taki mom, mm, zaplanowany dzień, żeby oficjalnie jakby e, zainaugurować e, ten ołtarz e, z relikwiami świętego Jana Pawła II, świętej Faustyny, z ich wizerunkami no i z obrazem. Jezusa Miłosiernego. Więc tak, byłem taki zaangażowany właśnie w, w, w tą część, żeby to wykończyć, żeby to e, zrobić wszystko, żeby to wszystko było na e, gotowe. No właśnie, bo Jan Paweł II wydaje się być dla księdza biskupa kimś ważnym. E, zawołaniem księdza będzie otwórzcie drzwi Chrystusowi z inauguracyjnego, z inauguracyjnej homilii Jana Pawła II, kiedy zaczynał swój pontyfikat. Skąd taki wybór? No właśnie, e... W kontekście tych, tych, tych dni, bo to jest 20 października, yy, zaraz przed 22, no i to już gdzieś tam w jakimś wywiadzie wspominałem na ten temat, może powtórzę też, że wiadomo po, tej, po takim pytaniu i yy, zaproszeniu, które otrzymałem z yy, zaproszeniem zapros Nuncjusza Bra z Brazylii od papieża Franciszka, no musiałem w jakiś sposób to przemyśleć, przemodlić, więc tak wykorzystałem, że Normalnie środa była jest takim moim dniem wolnym, gdzie w jakiś sposób też mogłem się oddalić od parafii, z parafii, więc pojechałem sobie do sanktuarium Matki Bożej Aparecida, to jest takie największe sanktuarium w Brazylii, bardzo duże. No i tam właśnie byłem cały dzień, żeby się pomodlić jakoś tak przed Matką Bożą i, i prosić to wstawieństwo i wsparcie w tej mojej decyzji. No i tak jakoś tak. I papież tam się pojawił w momencie. Że już tak pod koniec dnia, praktycznie gdy już miałem wracać do, do, do Rio, jeszcze myślałem, a to, sobie, to sobie jeszcze odmówię Modlitwę brewiarzową, y, godzinę czytań z dnia następnego, dzień świętego Jana Pawła II, 22 października, no i właśnie tam w tej modlitwie brewiarzowej y, rozważałem, bo tam jest tak jest podane, y, drugie czytanie y, godziny czytań, gdzie jest to jest y, właśnie tekst przemówienia Jana Pawła II w dniu objęcia, z dnia objęcia pontyfikatu. I tam właśnie on. To są bardzo znane słowa: Nie bójcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. my tak jakoś tak poczułem, że chyba. Chyba to jest to. No i tak. Z Janem Pawłem II związany jest jeszcze krzyż, który ksiądz ma zawieszony na, na piersi. Co to jest za krzyż i, i kto go poświęcił i w jakich okolicznościach on trafił do księdza biskupa? No właśnie ten krzyż to, to dzisiaj jest pierwszy dzień, w którym on jest ze mną, bo we wtorek w naszej kaplicy, kaplicy w naszej kurii złożyłem przysięgę, jest to takie wymagane, wymaganie kanoniczne przed święceniami, zarówno tak, kapłańskimi, diakonatu czy biskupimi, jest obowiązek złożenia wyznania wiary i przysięgi, wierności Kościołowi I właśnie był taki moment, w którym to się stało i właśnie składałem to moją przysięgę w ręce naszego arcybiskupa Mark Marka Jędraszewskiego i właśnie po całej ceremonii Otrzymałem ten prezent od niego właśnie, że jest to jest to krzyż, który Jan Paweł II poświęcił i przekazywał biskupom z okazji jubileuszu 2000 lat. No i tak jakoś ten krzyż też właśnie jest teraz ze mną. Myślę, że będzie mi towarzyszył wiele razy. Innym symbolem y, biskupa jest jego herb. I powiedzmy parę słów o nim, bo w nim znajduje się kilka charakterystycznych elementów. Jest ten element brazylijski, ale jest też element polski. No tak, jakoś y, gdy już sobie rozważałem, co bym chciał umieścić w moim herbie biskupim, co jest dla mnie ważne, jakieś przesłanie, no w jakiś sposób chciałem, myślę, chciałem bardzo y, połączyć. No, Kraków, jako że jestem księdzem z diecezji krakowskiej, który wyjechał na misję do Rio. I chciałem połączyć te dwa miasta Rio i, i Rio de Janeiro i Kraków, jako, jako takie dwa miasta, w których mogłem spełniać moją posługę kapłańską. No a gdy myślimy o Rio de Janeiro, pierwsza, pierwsza, takie, pierwsza myśl no to jest Pan Jezus z Corcovado, więc tak pomyślałem, że dobrze byłoby go umieścić. No a Kraków, no to Miłosierdzie Boże, łagiewniki. No i tak powstał rdzeń tego mojego herbu, że jest właśnie e, e, wizerunek Chrystusa Zbawiciela i od niego odchodzą promienie Miłosierdzia Bożego. Nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale ten e, wizerunek Chrystusa z Korkowado, z Rio. To jest e, wizerunek najświeższego serca pana Jezusa. Tam pan Jezus na piersi ma serce i z otwartymi rękoma, jakby przyjmując wszystkich nie? do swojego serca, które tam też jest widoczne. Więc tak, jakoś tak się to wszystko ładnie poukładało. Dlatego jest herb. W moim herbie jest pan Jezus ze swoim sercem, z którego wypływają wpływają promienie miłosierdzia. Przez kilkanaście lat ksiądz pracował w Brazylii, w Rio de Janeiro. Jak kościół w Brazylii różni się od tego kościoła w Polsce? No, są pewne różnice z, związane z, może z mentalnością, z, z klimatem też, z mentalnością ludzi. Jest to kościół otwarty, Ludzie są bardzo otwarci i co jest takie bardzo, y, bardzo wyraźne, y, jest właśnie to, że, że jest y, bardzo duży udział świeckich w życiu Kościoła, w parafii. Właściwie tam jest to związane z, z, z małą ilością kapłanów księży, że w jakiś sposób no, wspólnoty są zmuszone niejako do, do prowadzenia swojego życia y, parafialnego właśnie bez. W jaki sposób y, trochę, no nie że same, tylko właśnie du, dużo, dużo, dużo dużo spraw y, rozwiązują sami, a ksiądz tak właściwie tylko troszkę z boku towarzyszy y, tym działaniom. Więc tak, na przykład jest to bardzo normalne, że w, w, moich, w tych moich parafiach, w których miałem okazję pracować, no miałem ponad 30 grup różnego rodzaju. Każda grupa w jakiś sposób miała swoją strukturę, swojego lidera y, i ja właśnie miałem kontakt z liderem. Ustalaliśmy, jak, jak będzie wyglądała prac, ich praca w tej grupie. No i oczywiście też, w jaki sposób tam ksiądz też był obecny w tych grupach, ale dużo rzeczy świecy sami, sami robili. W Brazylii głównie ksiądz był duszpasterzem, tak jak ksiądz mówi opiekował się różnymi grupami, ale też na przykład budował kościół. Tak. Czym ksiądz będzie się tutaj głównie zajmował w Krakowie? Czym by się ksiądz chciał zajmować w Krakowie? Czy, czy też tutaj w tej rzeczywistości Kościoła Polskiego da się jakieś pewne elementy przenieść właśnie z Brazylii? No, tak naprawdę jeszcze nie wiem, bo to zobaczymy, jak to, jak to będzie podział tych różnych odpowiedzialności w naszym, w naszej, w naszym Kościele krakowskim. No, jestem otwarty na gdziekolwiek, co, cokolwiek z tego będę starał się wypełniać. Ja myślę, że taką, myślę, że dobrą, y, taką ciekawą, ciekawym doświadczeniem jest właśnie ten udział świeckich w życiu Kościoła. I myślę, że y, tak jak widzę, wielka wartość małych grup, które są w mogą być w parafiach. Y, nawet ten czas obecnej pandemii, w jakiś sposób bardzo nam pokazuje, jak bardzo nam brakuje takiego. Takich relacji międzyludzkich i pandemia oczywiście to jeszcze bardziej utrudniła, zabrała nawet to, co mieliśmy, ale w jakiś sposób też pokazała wa wartość tych, tych kontaktów międzyludzkich, tych spotkań, gdzie w Brazylii rzeczywiście tam w parafiach to życie parafialne no, no jest, jest przy parafii, ci ludzie przychodzą, te grupy się spotykają. Y Rozważają Pismo Święte, ale też jest moment, że się spotkają, że każdy przyniesie tam jakieś ciasto, kawę, rozmawiają, żartują. Jest takie, takie życie rodzinne, wspólnoty. Dla wielu tych ludzi, nawet parafia jest taką rodziną, miejscem, gdzie mogą przyjść, pogadać, pośmiać się czasami, nawet uczestniczyć w jakiej, jakiejś feście. No i też jest moment, oczywiście, moment ewangelizacji, moment zbliżania się do Pana Boga. Więc ja myślę, że te małe grupy są. Są jakimś takim, taką nadzieją kościoła, i, i warto byłoby temu się bardziej i, przyjrzeć i w jaki sposób no, pomagać, żeby te grupy mogły się tworzyć. W jednym z wywiadów ksiądz wspomniał, że wyjeżdżając na misję do Brazylii, zabrał ksiądz dwie walizki. Z ilma walizkami wrócił ksiądz z Rio de Janeiro po tych 15 latach? No, było więcej troszkę tych walizek. W sumie było sześć. A co w nim głównie? No było? właśnie. Myślę, że tak była. Jedna walizka, która. Właśnie te rzeczy, które za, zawiozłem tam. A też wiele książek, no bo tak w jakiś sposób też miałem okazję yy, przyjeżdżać do Polski. Zawsze coś tam przywoziłem: jakieś książki, jakieś rzeczy, które gdzieś tam się nazbierało. No później też jakieś pamiątki, więc tak. Też przy jedna walizka to były prezenty moich parafian dla, dla, dla mojej mamy, dla mojej rodziny, oni w jakiś sposób tak. Chcieli to bardzo uchronować. Ja tak też czułem, że, że no, chyba jest to, jest to ważne, żeby to jednak przywieźć te rzeczy. Dla, dla nich, dla tych ludzi też. Przy okazji księdza nominacji arcybiskup Marek Jędraszewski wspomniał, że księdza tytularną stolicą będzie Forconium. I tak trochę żartobliwie powiedział, że w tamtym rejonie często na nartach jeździł Jan Paweł II, kiedy był papieżem w czasie wolnym. A co ksiądz będzie robił w czasie wolnym tutaj w Krakowie? Czy będzie można księdza spotkać na stoku? No jeszcze nie wiem, no tak też w jaki sposób w ciągu tych ostatnich 15 lat mojej misji w Brazylii to chyba się zdarzyło, że, że raz miałem okazję być na nartach przy okazji jakiegoś mojego pobytu tu w Polsce. Akurat wypadło to zimą gdzieś tam. Koledzy z Rocznika też gdzieś tam się wybierali na kilka dni i, i skorzystałem z tej, z, tej opo, z tej okazji. No nie wiem, no zobaczymy, jak, tam, jak, to, jak to wszystko będzie wyglądało. no To tak, w czas pokaże. A jakie hobby no. w czasie wolnym? No, to różnie, jak lubiłem, pobiegać czasami, też gdzieś tam na rowerze pojeździć. To były takie, tam w Brazylii, tu w Polsce to właśnie były też, były narty czy tam jeszcze swego czasu deska snowboardowa. Są takie, takie, no takie, takie te, taka aktywność, czy chodzenie po górach. No na pewno coś z tego będzie, bo trzeba jakoś też dbać o, o jakąś formę i takie, takie, i takie, i w czasie i myślę, że taki aktywny odpoczynek jest, jest bardzo ważny w życiu. Dziękuję bardzo za, za rozmowę. Naszym gościem był biskup Robert Krząszcz, który jutro przyjmie święcenia kapłańskie w Sanktuarium Jana, święcenia biskupie oczywiście w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Dziękuję bardzo za rozmowę. No, dziękuję bardzo Bóg za, Dziękuję bardzo za, za zaproszenie i za tę możliwość porozmawiania tutaj. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. I proszę o modlitwę wszystkich.